Redakcję Arendo.eu wspiera sklep Oleole. Elektronika w internetowej cenie. Nie ma nic gorszego od sąsiada złego, mówi stare polskie porzekadło i wie o tym najlepiej biedny Woody, który od lat znosić musi wybryki niereformowalnego pana Rottweilera, mieszkającego w domu obok. Ale miarka się przebrała. Woody odpłaci swojemu arcywrogowi pięknym za nadobne i upokorzy go przy tym przed całym światem. Wraz z ukrytą kamerą bowiem będzie robił sobie z niego żarty w jego własnym domu na potrzeby nowego reality show. Zemsta będzie słodka. Absolutnie niezaskakującym jest chyba fakt, że w kraju Pawła i Gawła, memów z nosaczami i świata według kiepskich, stereotyp złego sąsiada kanali żyje i ma się dobrze. I tym bardziej naturalnym jego następstwem jest wielka popularność w Polsce serii Sąsiedzi z piekła rodem, austriackiego studia Jowood Vienna. Gry, w której żyjemy w myśl zasady, by żyło nam się dobrze, a sąsiadowi jeszcze gorzej. W tej uroczej grze klikano-strategicznej zadaniem jest uprzykrzyć dzień panu Rottweilerowi, który od lat zatruwa wszystkim życie. Wkradamy się więc do jego domu i knujemy. Jako Woody przeszukujemy szuflady i szafki, by pozbierać przydatne przedmioty, a potem robimy z nich prowizoryczne pułapki i wkurzacze. Od bardzo prostych, takich jak podłożenie mydła, na którym mógłby się przejechać, czy kradzież papieru toaletowego, po złożone plany budujące całe łańcuchy nieprzyjemnych niespodzianek. Każda plansza, nazywana w grze odcinkiem tytułowego programu, to inny mini scenariusz do rozegrania wizualizujący jakiś mały wycinek życia natręta. W jednym na przykład stary Oblech spędza cały dzień oglądając telewizję i podglądając przez lornetkę przebierającą się sąsiadkę. W innym co chwilę wścieka się na bawiące się dzieci, których piłka wpada mu do kuchni. Gracz obserwuje jego poczynania i uczy się wzorców. Musi bowiem pozostać niezauważony. Jeśli Rottweiler przyłapie nas na robieniu mu psikusów, natychmiast przegrywamy. No i liczy się też oglądalność. Każda pułapka podnosi wskaźnik złości sąsiada, co zwiększa procentowe zadowolenie widowni. Pasek wściekłości spada z czasem, więc żeby utrzymać uwagę widzów, trzeba łączyć ze sobą w ciągi różne sztuczki. Jeśli wypełnimy go w całości, telewidzowie oszaleją z zachwytu, a my zdobędziemy dodatkowe procenty zadowolenia publiczności. Kolejne poziomy są coraz trudniejsze, pojawiają się kolejne pokoje, do których coraz trudniej jest się przemknąć, choć zadanie to ułatwia możliwość chowania się w szafie czy pod łóżkiem. Oraz zwierzaki obronne, przy których należy się skradać, by nie powiadomiły o naszej obecności właściciela. No i jest też limit czasowy, który nieubłaganie zmusza nas do podejmowania ryzyka, by zdążyć ze wszystkimi gagami, zanim skończy się odcinek. Z czasem zauważymy też, że Rottweiler jest postacią trochę bardziej złożoną niż można by się spodziewać. Okazuje się na przykład, że jest bardzo uzdolniony artystycznie. Gra na pianinie, rzeźbi, maluje. No i było mi go nawet trochę żal, gdy w odcinku urodzinowym Bidula siedział sam z tortem, zerkając co chwilę do pustej skrzynki na listy, gdyż, cóż, nikt go nie lubi. Sąsiedzi z piekła rodem nie zebrali nigdy nie wiadomo jakich recenzji. Jak na 2003 rok nie była to gra ani wyjątkowo ambitna, ani też uderzająca graficznie, choć trzeba przyznać, że jego unikatowa, niemal plastelinowa stylistyka zestarzała się naprawdę ładnie. Choć gry nie pokochali recenzenci, docenili ją gracze dzięki jej skromnym wymaganiom sprzętowym, prostemu konceptowi i co oczywiście najważniejsze, niskiej cenie. W serii Extra Gra dwie części sąsiadów można było kupić za 20 zł, a grę wyrwać można było również na krążkach dołączanych do czasopism takich jak Świat Przygód z Hugo. Na wspomnianego następcę nie trzeba było długo czekać. W 2004 do sprzedaży trafili Sąsiedzi z piekła rodem 2 na wakacjach. Konceptualnie to ten sam pomysł i ten sam silnik, ale również bardzo dużo usprawnień. Tym razem pan Rottweiler wybiera się na urlop, ale spokojnie, Woody postanawia dotrzymać mu kroku. Wyprowadzenie sąsiadów poza ramy domu pozytywnie wpłynęło na różnorodność zabawy, która teraz toczy się na kilkunastu odrębnych planszach, wszystkich w klimatach egzotycznej morskiej wyprawy.
Znowu zadaniem grającego jest wkurzać łysiejącego osiłka, ale zmieniły się reguły gry. Nie robimy tego już dla poklasku widowni. Zamiast tego każda udana pułapka nagradzana jest monetą. Trzeba zdobyć połowę monet, by odblokować następny poziom, choć oczywiście gra zachęca do tego, by zdobyć je wszystkie. Nadal liczy się kumulowanie wściekłości sąsiada, ale teraz zdobywa się za to nagrodę specjalną, jeśli kończąc odcinek uda nam się jednocześnie wkurzyć go na maksa. Wprowadzono też system żyć, które czynią zabawę mniej frustrującą, bo jedna pomyłka nie zmusza nas za każdym razem do całkowitego restartu planszy. No i nie ma też limitu czasu, więc możemy grać w swoim tempie i obserwując podrygi konkurenta, powolutku knuć wielki plan zemsty. Rottweiler jest ukazany w dwójce w jeszcze gorszym świetle niż w jedynce. Cały czas próbuje poderwać Olgę, jedną z kilku nowych postaci niezależnych pojawiających się w grze, nieustannie przy tym znęcając się nad jej przeuroczym synkiem. W dodatku nadano mu wiele cech typowego, stereotypowego turysty, wiecznie śmiecącego, chlejącego i niekulturalnego w kontaktach z lokalsami. Odrobinę temperuje go natomiast bestia najstraszniejsza, jego własna matka, która nie ma problemu z tym, by przełożyć go przez kolano, gdy uważa, że zachowuje się nieodpowiednio. Mama Rottweilera nie jest co prawda naszym bezpośrednim celem, ale musimy unikać również jej, bo jest skłonna do rękoczynów równie łatwo co jej synalek. Ale spokojnie, pewne nasze wybryki odbiją się czkawką całej rodzince. Jedynym elementem wprowadzonym w dwójce, który nie podoba mi się wcale, to mini gierki zręcznościowe, które niepotrzebnie spowalniają rozgrywkę. Takie sztuczne budowanie presji czasu jest tu całkowicie zbędne. Poza tym natomiast Sąsiedzi z Piekła Rodem 2 to naprawdę udany sequel. Zmiany w rozgrywce fajnie przekładają się na rodzaje i sposób prezentacji zagadek, przez co gra się przyjemniej, ale też inaczej. Bo w dwójce mniej jest zręcznościowej walki z czasem, by tylko zdążyć przed Rottweilerem, a więcej rozgryzania miniaturowych zagadek logicznych i optymalizowania kolejności działań, co bardzo mi się podoba. Rok 2005 przyniósł port obu gier na konsole Xbox i GameCube. Wydana wyłącznie w Europie, składanka nazwana po prostu Neighbors from Hell dostosowywała przygody naszych ulubieńców do formy strawnej dla kontrolera. Wyszło całkiem przyjemnie, choć może port to nieodpowiednie słowo, to raczej bardziej remiks pewnych elementów. Przebudowano interfejs, poprawiono oprawę graficzną, całkowicie zmieniono też system progresji i wymieszano kolejność poziomów. Zresztą odcinki zostały też przeprojektowane. Niektóre obiekty znajdują się w innych miejscach, inne, takie jak pianino w pierwszej planszy, zastąpiono żelazkiem i rękawicą kuchenną. Praktycznie każdy etap ma mniejsze bądź większe różnice względem oryginału. Gra jest też sporo trudniejsza, bo interfejs zmieniono na subiektywnie gorszy, oparty o chmurkach, przez co ważne informacje, takie jak myśli sąsiada, są przed nami ciągle ukrywane, jeśli nie trzymamy ich w polu widzenia. Wprowadzono też głupią dodatkową minigrę, gdzie otwieranie niektórych szafek wymaga również dobierania do siebie symboli, jak w jednorękim bandycie. Chyba najbardziej wpływającym na rozgrywkę odstępstwem od wersji komputerowych jest fakt, że zostanie nakrytym przez Rottweilera nie oznacza automatycznej porażki. W tej wersji gry wściekły zaczyna nas gonić, co daje nam ostatnią szansę na schowanie się. Co ciekawe, ponieważ rozgrywka miesza plansze z pierwszej i drugiej odsłony gry, można w nią grać w kilku trybach. Tryb standardowy przyjmuje zasady dwójki, czyli życia i zbieranie monet, tryb klasyczny, podobny do jedynki, jedno życie i budowanie kombosów pułapek. Wydanie konsolowe to stało się podstawą dla wydanego w 2020 roku remastera na pecety i współczesne konsole oraz w wersji komórkowej. Tworzy to bardzo dziwną hybrydę wersji pecetowej i xboxowej o nazwie Neighbors Back From Hell.
Większość zmian sportu cofnięto. Interfejs wrócił do bardziej point-and-clickowego formatu, choć wciąż można używać kontrolera. Mapy przywrócono do ich komputerowych wariantów. Zniknął też motyw z pościgami sąsiada. Jak dawniej, przyłapani natychmiast tracimy życie. Niestety usunięto też kilka przydatnych zmian. Na przykład nie ma już trybów gry i zmuszeni jesteśmy grać na zasadach drugiej części. I sprawdza się to średnio, bo większość odcinków pierwszej odsłony projektowana była z myślą konkretnie o jednym życiu i systemie ocen publiczności. I zmiana tego na medale mocno je spłyca i upraszcza. Powraca też element, o który nikt nie prosił, czyli jednoręki bandyta przy otwieraniu skrytek. Ale jest to też przyzwoita reedycja. Obraz wyświetla się teraz w 16:9, wszystkie elementy graficzne wyrenderowano w wysokiej rozdzielczości, szerszej palecie barw, a na dodatek gra działa teraz w 60 klatkach na sekundę. Można też na przykład oddalać kamerę, dzięki czemu zobaczymy kilka pięter planszy naraz. Wersja Steamowa sprzedawana jest nawet jako pakiet zawierający remaster, a także wersje oryginalne jako oddzielne aplikacje. Na premierę grze brakowało kilku map z oryginalnej wersji PC-owej, które nie istniały na konsolach, ale te w większości przywrócono w aktualizacji. Więc naprawdę nie ma się na co złościć. Poza purystami, którzy chcieliby móc grać w zremasterowaną pierwszą część gry na zasadach pierwszej części gry bez żadnych zmian. Ci niestety będą musieli zadowolić się wersją klasyczną. Natomiast jeśli preferujecie system rozgrywki z części drugiej, będziecie w niebo wzięci. I na tym w zasadzie historia sąsiadów się kończy. W teorii. Oficjalnie istnieją tylko dwie części gry i na tym dzisiaj poprzestaniemy. Choć nie wszyscy są z tym zgodni, bo nieoficjalnie i bez licencji powstały też części od 3 do 10. Serio, te pirackie warianty są popularne na przykład w Rosji, ale ponieważ nie są oficjalnymi odsłonami, dziś nie będziemy o nich wspominać. Może kiedyś, bo są, nazwijmy to, interesujące. Wracając natomiast do Woody'ego i Rottweilera, niemal 20 lat po premierze obie gry nadal sprawiają olbrzymią frajdę i trzymają się zaskakująco dobrze, zarówno w swojej klasycznej, jak i odświeżonej wersji. I fantastycznie, bo nic tak nie cieszy jak to, żeby ten irytujący sąsiad upadł i sobie ten głupi ryj rozwalił. Czego oczywiście wam i sobie życzę. Hehehehe